powinienem to nagrywać w maseczce i w okularach, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Bo to, co mam do powiedzenia, to nie powinno być znane przeciętnemu człowiekowi. I dlatego mam nadzieję, że wszyscy przeciętni w tym momencie wyłączą ten filmik i dalej nie będą go oglądać. Ten filmik jest tylko i wyłącznie dla ludzi nieprzeciętnych, niekoniecznie myślących. Człowiek nieprzeciętny wcale nie musi myśleć, żeby rozumieć. Są ludzie, którzy posiadają dużą wiedzę i chcę wam przekazać pewien pogląd, który może zaburzyć działanie świata, podobnie jak ten o obrotach sfer niebieskich. Był taki jeden, który wziął niebieskie sfery i pomalował je na inny kolor. Kopernikus, o! I on zaburzył ten wszechświat, gdy się okazało, że to inaczej się kręci. Dlatego was informuję, to nie jest film przeznaczony dla wszystkich. I tu nie chodzi o wiek. Już po tym wstępie mogę zacząć. Kochani, kobieta, dar natury, bóstwo niezwykłe stworzone, w okresie, kiedy jest najpiękniejsza, najbardziej upragniona, przeżywa coś takiego, co się nazywa cykl miesięczny. I ten cykl miesięczny trwa około 28 dni i w tym czasie dana niewiasta jest poddawana działaniu przeróżnych hormonów, które wydziela jej ciało. Również jajniki, również tarczyca, również przysadka mózgowa, również nadnercza. Pod wpływem tych hormonów kobieta staje się gotowa do rozmnażania lub do innych akcji. I dlatego uwaga, natura tak to stworzyła lub ewentualnie przeżyli tylko ci, którzy mieli szansę się skrzyżować z innym osobnikiem, że to nie był osobnik z tej samej półki genowej, tej szuflady genowej, czyli to nie była rodzina. Bo jak to była rodzina, oni się krzyżowali między sobą, to bardzo szybko ginęli. I to jest oczywiste. Przykłady tego są zarówno w historii, jak i w literaturze, jak i w innym. I nie wolno z rodziną. To już wiemy, że nie wolno z rodziną. Natomiast im dany partner jest różny, tym dziecko ma większe szanse na bycie wyjątkowym osobnikiem gatunku Homo sapiens. To znaczy, im ten partner jest z dalszego kręgu kulturowego, lub z dalszego kręgu odporności na choroby, tym lepiej dla potomstwa. I tak natura stworzyła, że w okresie, kiedy kobieta jest gotowa, do pobrania materiału genetycznego od partnera, to nagle tej kobiecie podoba się zupełnie inny facet niż jej partner. Ten partner w tym okresie traci na wartości jako materiał genetyczny. To znaczy, że najlepiej dla potomstwa, jeżeli tatuś jest inny,
najlepiej dla małżeństwa, jeżeli mąż pochodzi z tego samego kręgu kulturowego, łatwo wtedy się dogadać, łatwo mieć wspólne zainteresowania, łatwo mieć wspólne życie. I te dwie potrzeby są sprzeczne. I teraz uwaga, teraz będzie dopiero trudne i teraz doprowadzi to do wściekłości wiele osób, które do tej pory jeszcze nie wyłączyły, a powinny wyłączyć. Gdyż istnieje taki hormon u kobiety, który wpływa u niej na to, że jej jajnik wypuści dojrzałą komórkę jajową. I ta komórka jajowa będzie wołała do plemników: chodźcie, chodźcie do mnie, jestem gotowa was przyjąć. I teraz dla dobra gatunku ważne jest, żeby ten plemnik był możliwie interesujący, czyli pochodził od interesującego partnera. I teraz uwaga, uwaga, wyłączcie ci, którzy nie chcą znać za dużo prawdy. Dobra prawda to jest mała prawda, za duża prawda to jest zła prawda. Natomiast ci, którzy kochają swoje żony, niech słuchają. To, że kobieta zmienną jest, la donna mobile w ciągu cyklu miesięcznego, to wiedzą wszyscy faceci. Wystarczy z kobietą pobyć przez miesiąc i człowiek już wie, że jest mobile. I to bardzo. I teraz to się nie dzieje pod wpływem czego innego, tylko właśnie pod wpływem hormonów. Te hormony, które dopadają kobietę, robią cudowną rzecz dla naszego gatunku Homo sapiens. Pozwalają, żeby ten gatunek się rozwinął niezależnie od tego, kto jest mężem. I to nie ja to wymyśliłem, to wymyśliła natura lub ewentualnie stwórca i dlatego nie do mnie z tym, z pretensją. Ja tylko informuję. Teraz dochodzę do najtrudniejszego punktu. Jeżeli twoja partnerka zachowuje się różnie w trakcie cyklu miesięcznego, to znaczy albo cię bardzo kocha, albo strzela focha, to znaczy, że ona przeżywa swoje emocje, a te emocje są spowodowane nie tym, co ona myśli, bo myślenie w niewielkim stopniu wpływa na emocje, w bardzo niewielkim. W ogromnym stopniu na myślenie wpływają właśnie hormony. I teraz prawdopodobnie nie pomylę nazwy, ale mogę nazwę pomylić. Istnieje taki hormon, który się nazywa hormon folikulotropowy, który ułatwia jajeczkowanie. I ten hormon, który jednocześnie ułatwia jajeczkowanie, wpływa na uczucia kobiety. To znaczy, ta kobieta, która kocha swojego partnera, od wielu lat kocha i chce być z nim aż do skończenia świata i jeden dzień dłużej, przysięga mu miłość dozgonną, w pewnym momencie pojawia się coś takiego, jak pojawia się jakiś potomek faraona, pachnący Orientem, uśmiechający się pełną gębą i mówiący: Habibi, I love you. Na przykład. I co wtedy taka kobieta? I wtedy taka kobieta może tylko zwariować, bo jej się podoba ktoś inny niż mąż. I żeby nie zwariowała, to ten hormon folikulotropowy z twoją ukochaną żoną robi jedną rzecz. Dusi jej miłość do ciebie. Kobieta, która cię kocha przez całe życie, w okresie, kiedy ma jajeczkowanie, to jej miłość do ciebie wygasa, drogi mężu. I jeżeli ty, drogi mężu, masz o to do niej pretensje,
To znaczy, że wierzysz w bajki, bo w bajkach o hormonach nie było mowy. W bajkach kobieta to była jak skała, była jak granit. A ta kobieta jest zupełnie inna każdego dnia. I dlatego jak się ożeniłeś z jedną, to możesz poznać setki, a może nawet tysiące kobiet. Owszem, ciałko może jest to samo, ale to ciałko też się zmienia w ciągu miesiąca. I dlatego, jeżeli kochasz swoją żonę, to nie uzależniaj swojej miłości od tego, czy ona ciebie kocha. Bo ona ciebie nie może kochać, jeżeli jest kobietą. Są takie dni, kiedy cię kochać po prostu nie może. A co wtedy do ciebie czuje? To może nagram w innym filmiku.